Cześć! Ten odcinek projektowania poziomów zacznę od teorii. Constructive Solid Geometry, czyli technika CSG. Jest to algebra Boola, która pozwala dodawać do siebie dwa obiekty, tworząc inny obiekt. Można te obiekty również odejmować od siebie i mnożyć, czyli tworzyć część wspólną obiektów. W tym przypadku jest to kostka do gry. Korzystając z tej techniki stworzymy naszą pierwszą mapę. Zacznijmy jednak od pustego levelu, który stworzyliśmy i zapisaliśmy ostatnio. Po lewej stronie pogrupowane są elementy, z których można tworzyć grę. W grupie geometry mamy geometrię prostą z elementami CSG, czyli jest dodawanie i odejmowanie. Nie ma części wspólnej, a to akurat w tym przypadku jest niepotrzebne, nieistotne. Chwyćmy boksa i przenieśmy na naszą mapę. Wygląda nieciekawie. Ponieważ na mapie na razie nie ma żadnego światła, ponieważ to jest pusta mapa, należy zmienić typ wyświetlania mapy na unlit, czyli mapa bez oświetlenia. To nam ułatwi sprawę, bo jeżeli odznaczymy ten element, to może on nam zniknąć. Dzięki wyświetlaniu bez oświetlenia wygląda to lepiej. Tutaj mamy położenie i dokładną skalę naszego obiektu. Tutaj natomiast mamy rozmiary naszego boksa. Ponieważ gracz w naszej grze ma około 2 metrów wysokości, 200 cm, to powiedzmy, że zrobimy mu trochę więcej miejsca i stworzymy 4-metrowej wysokości boksa. Stworzymy też odpowiednią szerokość, żeby mógł leżeć. No i stworzymy długi korytarz, więc powiedzmy wykorzystam korytarz, który ma 20, może 40 metrów, żeby był w miarę długi. To będzie korytarz, wewnątrz którego będziemy grać. Na razie boks jest pusty w środku, można postawić gracza jedynie na jego zewnętrznej stronie, więc stwórzmy drugiego boksa poprzez odejmowanie w CSG, aby stworzyć korytarz wewnątrz tego boksa, który aktualnie w środku nie ma nic. Boks, który służy do odejmowania, nie wygląda zbyt ciekawie. Po prostu jest to boks, który działa tylko wtedy, kiedy nasunie się go na innego boksa, który faktycznie istnieje. Jeżeli go nasuniemy, zobaczymy, że została wycięta część boksa. Bo jeżeli zobaczymy, boks w środku faktycznie jest pusty i musimy stworzyć korytarz poprzez wycięcie w tym boksie właśnie miejsca dla naszego gracza. Przeskalujemy ten obiekt nieco bardziej, no bo możemy wykorzystać, niech będzie trochę mniejszy od tego boksa, który już jest, ale chcemy wykorzystać jego powierzchnię jak najlepiej, więc przeskalujemy też go na długość, żeby wykorzystać ten korytarz. Najlepiej skaluje się to, gdy obiekt jest na środku innego obiektu, ponieważ wtedy skalowanie wygląda najlepiej i można ocenić, czy właściwa długość została osiągnięta. Ustawmy go mniej więcej na środku. Jeżeli zbliżymy się do wycięcia, zobaczymy, że jest wycięte. Mamy na razie trzy ściany, czyli w sumie sufit, podłogę i jedną ze ścian. Przeskalujemy jeszcze wszerz trochę nasz korytarz i wsuniemy go w środek naszego boksa. Wejdźmy do środka boksa i przesuńmy wycinanie jeszcze bardziej. Teraz już mamy nasz korytarz gotowy.